Gdyby twoi rodzice wysłali cię na przymusowy obóz bez technologii, gdzie ciebie i twoich znajomych atakują mordercze mutanty z kosmosu, co byś zrobił? W tym materiale wytłumaczę błędy popełnione przez głównych bohaterów, jakie lepsze decyzje pozwolą nam przetrwać i ostatecznie pokonać mordercze bliźniaki. W lesie dziś nie zaśnie nikt. Jeśli już trafiłeś na ten poradnik, nie zapomnij o podzieleniu się nim ze swoimi najbliższymi, bo pamiętaj, to może ocalić wam życie. Nasza historia zaczyna się, gdy zwykły listonosz przyjeżdża na swoim rowerku pod małą chatkę w lesie. Szybko uświadamia sobie, że coś jest jednak nie tak, gdy słyszy dochodzące z piwnicy jęki dziecka. Teraz może łatwo mi mówić z pozycji nieczułego skurwysyna, ale nad tą całą sytuacją wisi wielki czerwony wykrzyknik. Dlaczego krzyki dziecka dochodzą z piwnicy? Dlaczego nikt nie reaguje? Może powiecie, że nikogo nie ma w domu, albo ten ktoś nic nie słyszy. Więc jeśli nikogo nie ma w domu, a wy bez pozwolenia wtargniecie do środka, to oprócz umierającego dziecka macie na głowie wykroczenie. Co jeśli nie uda wam się go uratować? Co jeśli policja zacznie dochodzić, kto był na miejscu zdarzenia. Z drugiej strony, jeśli ktoś był w domu i przyłapał listonosza na wyciąganiu nieprzytomnego dziecka z piwnicy, jak myślicie, jaka będzie jego reakcja? Tak czy owak, nasz listonosz o dobrym sercu bez wahania rzuca się na ratunek. Wyrywa drewniane zakrycie i podaje rękę chłopakowi, by wyciągnąć go z piwnicy i, jak zakładam, udzielić pierwszej pomocy. Zamiast tego jednak sam zostaje wciągnięty do tej zapomnianej przez Boga dziury i po krzykach wnioskuje, że pierwsza pomoc nie będzie tutaj zbyt pomocna. Przeskakujemy od 30 lat do teraźniejszości, gdzie autokar wyrzuca przed jakąś zarośniętą grzybem dziurą grupkę uzależnionych od telefonów nastolatków. Dowiadujemy się, że na okres tygodnia nie będą mieli dostępu do technologii. I tutaj pierwsza czerwona flaga. Zdaję sobie sprawę, że lubimy naśmiewać się z uzależnionej od technologii i okupionej TikTokiem młodzieży, ale te urządzenia, które każdy z nas nosi w kieszeni, nie są użyteczne wyłącznie w celach oglądania pranków czy innych bystrych ludzi na YouTube. Jedną z funkcji, o której zapominamy, jest zdolność do natychmiastowej komunikacji z inną osobą niezależnie od dystansu. Takie urządzenie jest niezwykle użyteczne podczas wyprawy do lasu, gdzie może dojść do niezliczonej ilości urazów, wypadków czy brutalnych morderstw. Ale jeśli ty znajdziesz się kiedyś w takiej sytuacji, co powinieneś zrobić? Na pewno gdzieś w domu masz jeszcze swój stary telefon. Zabierz go razem ze swoim obecnym i przy odprawie oddaj go organizatorom. Twój działający i w pełni naładowany telefon powinien być wyciszony i wyłączony. Najlepiej schowany w takiej części bagażu, której nie będzie można od tak przeszukać, na przykład bielizna. Możecie nawet zrobić motyw nadewną z warstwami zabezpieczeń. Nasi bohaterowie, a przynajmniej większość, nie jest na tyle bystra i resztę wakacji spędzą odcięci od potencjalnych sposobów na wezwanie pomocy. To właśnie ten obóz pokaże wam, że bycie offline jest nie tylko łatwe, ale jest rewelacyjnie przyjemne i fantastyczne. Spierdalaj. Napotkacie dzikie bestie, a może i nawet lokalnych szaleńców. Dzikie bestie i lokalni szaleńcy? Mój pajęczy zmysł zaczął drzeć mordę już na morderczych bestiach. Mam nadzieję, że grupa uzależnionych nastolatków poradzi sobie w sytuacji ataku dzika czy innego wilkołaka. Znając horrory, nie wróżę jej długiego życia. Teraz przeskakujemy do chatki naszych morderców i o, pora karmienia. Dzień jak co dzień w polskiej rodzince, gdy nagle matka robi fikołka na sam dół piwnicy, gdzie staje się częścią obiadu dla swoich małych pociech. Pociech, które teraz dostają idealną okazję, by pokazać, na co ich stać. Skoro już tu jesteśmy, myślę, że zrobię materiał poświęcony wyłącznie sztuce przetrwania w takich kiblach. Zanim jeszcze rozpoczniemy naszą wyprawę na pewną śmierć, do obozu wbija na pełnym ryzyku ksiądz, który błogosławi owieczki idące na rzeź. Wolę ulokować swoją wiarę w broń białą i broń palną. Dzięki wielkie. I oto jest nasza ekipa, drużyna pierścienia, która razem z przewodniczką Izą wyruszy na przygodę po pełnym szaleńców i dzikich bestii lesie. I jeszcze zanim wyjdziemy na szlak, przyjrzyjmy się naszym bohaterom i ich wyposażeniu. Od lewej mamy Bartka, mistrza błękitnej koszuli z krótkimi spodenkami i głupią miną. Następnie Aniela, bohaterka o blond włosach i krótkich spodenkach, której życie bardziej opłaca się liczyć w godzinach niż dniach. Potem Zosia, ciemnowłosa, również o krótkich spodenkach i nieśmiałym charakterze. Następnie Julek, który wyłamuje się z grupy i do lasu przyszedł z długimi spodniami. Niestety inne jego cechy fizyczne sprawiają, że wątpię w jego długie życie. Jeszcze was zaskoczy, zobaczycie. Nie sądzę. A na końcu mamy Daniela, który uznał, że jebać wszystko i nie założył nawet koszuli. Na szczęście jego braki w myśleniu zastępuje sportowy styl życia. Podsumowując, nasza ekipa do wycieczki po lesie jest przygotowana tak samo jak do walki z niedźwiedziem. Jeśli nie zabiją ich mutanci z kosmosu, to zrobią to kleszcze. No ale bez dłuższego gadania, czas w drogę. Maria.
No pięknie. Nie minął nawet jeden dzień, a już mamy rannych. W tym tempie nie będziemy potrzebować ani morderczych kleszczy, ani faktycznych morderców. Nasza drużyna zajmie się sama sobą. Na pewno jakiś drapieżnik. Duży. Drapieżnik? Duży? Ja zaraz oszaleję. Jakie stworzenie robi coś takiego? Chyba czas powoli godzić się z myślą, że w Polsce grasuje wielka stopa. Noc pierwsza. Po rozbiciu obozu w miejscu tak doskonałym, że jakakolwiek kreatura może ich zaatakować dosłownie każdej strony, nasza drużyna zaczyna zwierzać się przy ognisku, gdy nagle... Co to? Nieważne co to. Każdy ma mieć broń w ręku i ustawić się pod najbliższym drzewem. Przykucnąć i osłaniać tyły swoich kompanów. No dobra, to był tylko lis, ale w takiej sytuacji nie bierzemy zbędnego ryzyka, jasne? Najwyraźniej nie, bo gdy tylko reszta idzie spać i nie zostawia nikogo na czatach, nasza zakochana parka wymyka się nad jezioro. A ty to co? Gówno! Z powrotem do drużyny, gdzie jesteście bezpieczni, a przynajmniej bezpieczniejsi. Ale to migiem. O, przynajmniej jedna posłuchała i oho. A nie mówiłem. Nie dość, że idiota stracił życie, to jeszcze przepadł jego telefon. Cudownie. Gdyby pan szanowny został przy grupie, ktoś, po pierwsze, mógłby usłyszeć zbliżające się niebezpieczeństwo, a nawet jeśli nie, cała grupa zobaczyłaby mordercę masakrującego ich kompana. Dzięki temu mieliby informacje o niebezpieczeństwie i mogliby podejmować lepsze decyzje. Może nawet odwróciliby się napięcie i wrócili do obozu. Pierwsza noc, pierwsza ofiara. A jaka jest reakcja naszych bohaterów? To jest chyba krew. Nie, to jest po prostu żywica. Ktoś tutaj powinien kurwa stracić pracę. Może po prostu wracajmy. No jedyny z całym mózgiem. Robimy tak. Bartek, Aniela, zostajecie tutaj. A my z Zosią przejdziemy się po okolicy. Kurwa, no nie. Jeśli mogę coś powiedzieć, to w horrorach, jeśli ludzie się rozdzielają, to generalnie giną. Uff, dzięki Julek, ten chłopak autentycznie zasłużył na medal. Nie jestem wychillowany, tylko byłbym jeszcze bardziej wychillowany, gdybyśmy zadzwonili na policję. Ale nie mamy jak zadzwonić. Zaraz, kurwa, co? Jak to nie mamy jak? Chcecie mi powiedzieć, że ten osobnik, będący rzekomo opiekunem grupy, nie ma ze sobą telefonu. Pięknie. Po prostu super. Więc jednak rozdzielają się i wałęsając się po lesie, nasza ekipa młotków napotyka na leśną chatkę. O, mamy wtargnięcie na prywatną posesję. No, rozgoście się, czujcie się jak u siebie, nie ma się czym przejmować. Po kiego grzyba idziesz do piwnicy, ty nie spełna rozumu w rzodzie na dupie? Czy ja naprawdę muszę mówić, że takich rzeczy się nie robi? Julek, zamknij za nią drzwi. Ta kobieta jak dotychczas nie zrobiła nic, jak narażanie was na niebezpieczeństwo i namawianie do dokonania przestępstwa. Zostawcie ją jako przynętę i uciekajcie byle najdalej stąd. O, teraz się przejmujesz, że ktoś was zobaczy. Odkładając na bok seryjnych morderców, taki ruch zapełni by wam tłumaczenie się przed policją, co robicie w cudzym domu. Co ty robisz, głupku? Uciekaj! Już! Masz mnóstwo czasu! Uciekaj! Teraz! Natychmiast! Aha. Mówiłem wam wszystkim, żeby tego tu nie przychodzić, ale nie chodzi, w ogóle nikt mnie nie chciał słuchać. Spokojnie, typie, czuję się dokładnie tak samo. Daniel miał telefon, powinniśmy tam wrócić. Nie. No kolejna bystra. Chcesz tam wracać? To szerokiej drogi. Ja będę szedł tam. Z dala od seryjnego mordercy, który właśnie rozerwał naszą opiekunkę na strzępy. A tobie życzę powodzenia, bywaj w zdrowiu. O, dzięki kurwa Bogu, nasza bohaterka poszła po rozum do głowy. Teraz wracamy do tamtej dwójki przyszłych ofiar, która rozmawia sobie przy jeziorku, kiedy... Co do cholery? Czy ta chodząca beczka zamieniła się nagle w ninja? Jakim cudem tego nie usłyszałeś? Tak czy owak, straciliśmy kolejny zasób ludzki, a ocalały biegnie na pole przed siebie, co jest zrozumiałym posunięciem. I zaskakująco szczęśliwym posunięciem, bo prawie natychmiast trafia na kościół ze znanym nam już księdzem. No, ponownie zrozumiałe podejście, Bartek zwierza się ze wszystkiego. No, czego by nie mówić, fartnęło mu się, znalazł pomoc, teraz wystarczy zadzwonić na policję i jego strona historii jest właściwie zakończona. Co? Nigdy nie chcecie obudzić się w takiej sytuacji, z takim typem patrzącym się wam prosto w oczy. No cóż, nie sądzę, żeby udało mu się odstawić Houdiniego i rozwiązać supły, zwłaszcza gdy ksiądz obserwuje jego każdy ruch. Nie ma wyjścia, trzeba czekać na okazję i ta nadchodzi bardzo szybko. Ksiądz wychodzi na zewnątrz sprawdzić, co się stało i zostaje startakowany na papkę przez jednego z morderców. Dla Bartka czas zaczyna uciekać, bo musi się... O, to było takie proste. No nic, cieszmy się, że ksiądz nie był lepszy w sztuce władania sznurem. Uwolniony, ale ciągle w pułapce, nasz bohater słyszy, jak morderca powoli zbliża się do niego. Skąd pytanie? Jakim cudem nie usłyszał go wcześniej? No ale mniejsza. Co zrobić w takiej sytuacji? Po pierwsze, broń. Świecznik, patyk, cokolwiek, co może ci pomóc w razie najczarniejszego scenariusza. Po drugie, i oczywiste, wyjście. Może i nie znasz rozstawienia wejść i wyjść w tym kościele, ale ponieważ kościół jest budynkiem, w którym zbierają się ludzie, to drogi ewakuacyjne muszą być oznaczone zielonymi znaczkami, więc znajdź je i wykorzystaj. Ale
Zanim przekroczysz próg drzwi, pamiętaj. Najpierw zbadaj teren, a potem biegnij. Ale sytuacja jest taka, że nie ma innego wyjścia, a próbując je znaleźć, morderca wszedł przez główne wrota. Co robić wtedy? Nie, nie, nie! Co za głupi pomysł. Ten człowiek właśnie dobrowolnie zamknął się w puszce jak grzeszna konserwa. W takim miejscu macie ograniczoną widoczność, a w sytuacji, gdy zostaniecie odkryci, nie macie innej drogi ucieczki. Jesteście zamknięci i skazani na śmierć. Dodatkowo, konfesjonał to najbardziej oczywiste miejsce na kryjówkę. Wiecie, co powinniście zrobić? Rozważcie to. Bartkowi udało się dobiec tutaj na długo przed mordercą. Dodatkowo, morderca jest gruby, więc najprawdopodobniej nie jest zbyt szybki czy zwinny. Możemy to wykorzystać. Daniel powinien ruszyć w stronę ołtarza i schować się tam, jednocześnie nie tracąc morderczego spaślaka z oczu. Poczekać, aż zbliży się wystarczająco, by potem na pełnym gazie obiec go łuczkiem lub prześliznąć się niezauważonym. I hipcikiem do wyjścia. No, ale dla naszego bohatera jest już za późno. Wracamy więc do Julka i Zosi. Nasza para trafiła na leśną chatkę, w której przyjazny leśny dziadek daje nam trochę ekspozycji o tym, co tu się do cholery wyprawia. No i okazuje się, że matka razem z dwoma chłopcami, bliźniakami, mieszkali sobie spokojnie gdzieś po środku lasu, gdy tu nagle meteoryt spadł z nieba. Ciekawscy chłopcy oczywiście nie mogli tego tak zostawić, więc przynieśli kamyk do domu, z którego w nocy wylazła jakaś czarna breja i zamieniła ich w potwory. Skała? Z kosmosu? Patogen zamieniający ludzi w potwory? Czy tylko ja widzę tutaj potencjał na apokalipsę? Tak czy owak, ich matka, zamiast zakończyć ich nędzny żywot, uznała, że zamknie ich, gdzie będzie ich karmić i hodować jak zwierzątka, aż ci gdali któregoś dnia nogę i oto mamy film. Bardzo fajnie, panie dziadku, ale masz może telefon albo jakiś środek transportu? Nawet rower by się nadał, jadąc na dwóch kołach bylibyście nie do złapania dla powolnego brata, ale mniejsza. Zakładając, że notypek nie ma takich rzeczy, co możemy zrobić? Słuchajcie, do najbliższej wsi mamy rzekomo dwa dni drogi. Ten dom jest chroniony w jakimś stopniu. Wy jesteście zmęczeni. Właściciel ma prowiant i broń palną. Powinniście przynajmniej na jakiś czas zostać tutaj. Wszystkie ważne rzeczy przenieść na dach i zablokować wejście. Będąc na górze, macie dobry widok na 360 stopni. Jeśli rozstawicie się odpowiednio, żaden z bliźniaków nie ma prawa was zaskoczyć, a zablokowanym wejściem na dach nie będzie w stanie was szybko dopaść. Bez doświadczenia w używaniu broni, zakładając, że pan dziadek udzieli im pewnych lekcji, jedyny sposób na trafienie to strzelanie z krótkiej odległości. Ryzykowne, ale skuteczne. Nawet jeśli plan się nie uda, możecie zeskoczyć z niskiego dachu i dać nogę w las. Ale co robią nasi bohaterowie? Wracamy po teraz na Daniela. Nie ma innej opcji. You're stupid! Stupid, stupid, stupid! Głupi pomysł. Po pierwsze, wracalibyście do strefy rażenia. Będziecie musieli wcisnąć się do ciasnych pomieszczeń, gdzie wasza szybkość poruszania nie jest wystarczająca, by uciec. Po trzecie, co zrobicie z telefonem? Okej, zadzwonicie na policję i co dalej? Radiowóz podjedzie pod przypadkowy domek w lesie? Jak? Albo ile mu to zajmie? Czy jeśli nawet się pojawi, to będzie w stanie wam udzielić pomocy? Skoro staruszek tu mieszka, znaczy, że zna okolice. Zapytajcie go, gdzie iść i idźcie tam. Byle dalej stąd, byle bliżej cywilizacji. Ale po dostaniu pocałunku Julek otrzymuje bonus do wszystkich skilli. Wyposażony w nóż i z nową odwagą zaczyna robić za przynętem. Idzie mu całkiem nieźle, aż tu nagle Zosia spierdoliła zadanie. Więc Julek, zamiast zrobić sensowną rzecz i użyć jej śmierci jako dywersję, postanawia walczyć o dziewczynę, którą zna od niecałych dwóch dni. No i kończy się to mniej więcej tak, jakbyście się tego spodziewali. Morderczy bliźniak z kosmosu z jakiegoś powodu zostawia ich przy życiu. Zosia postanawia użyć telefonu, o który walczyli tak długo i dla którego Julek poświęcił swoje życie. I bateria zdechła. I co, geniuszu? Było warto? Było? Brawo, zabiłaś Julka i jesteś uwięziona kilka metrów pod dwoma śpiącymi potworami. Na pewno żałujesz swoich głupich decyzji. O, wow, nie wiedziałem, że to takie proste. Mamy kolejnego Houdiniego. Tym razem nasza final girl jednak nie zamierza uciekać. Tym razem czas na atak. Na stole znajduje się maczeta do mięsa i używając umiejętności ninja, Zosia bezszelestnie zakrada się na górę, by zabić jednego ze swoich oprawców. Kilka problemów. To było cholernie ryzykowne. Nie miałaś pewności, czy oboje śpią, co jeśli jeden był na nogach, co jeśli jeden tylko odpoczywał, a nie spał. Miałaś naprawdę dużo szczęścia, że nie zrobiłaś jakiegoś hałasu, alarmującego ich o swojej obecności. Ja wiem, że każdy z nas lubi myśleć, że w takiej sytuacji miałby jaja ze stali, ale pod takim stresem przewrócenie czegoś, czy potknięcie się jest prawie nieuniknione. 3. Zosia kompletnie zjebała szlachtowanie tego potwora. Jeśli już chcecie kogoś, albo coś zabić, utnijcie głowę. Zawsze. Potem oddzielcie ją od reszty ciała na odległość przynajmniej kilkunastu metrów, a szczątki spal. 4. Po dokonanym mordzie Zosia zostawia bardzo użyteczną broń wbitą w martwe cielsko zabójcy i biegnie dalej na pałę przez las. Dlaczego jej nie zabrać? Nagle przenosimy się do chatki dziadka, gdzie ten jest pod atakiem jednego z bliźniaków. Nie zamierza go zapraszać do środka, więc wypala w drzwi na ślepo i... Okazuje się, że Bartek jednak jakimś cudem uszedł z życiem.
Co za pech. Gdyby bohaterowie jednak wykorzystali moją strategię z czatowaniem na dachu, jego życie mogło zostać uratowane. Plus, właśnie dlatego nie wchodzimy do cudzego domu bez zapowiedzi. My żyjemy w Polsce, ale wyobraźcie sobie, co musi się dziać w Ameryce. Bądźcie uprzejmi, pukajcie do drzwi, zawsze w rytmiczny sposób, by udowodnić waszą jasność umysłu. Ale wracając do Zosi, bo ta natrafiła na radiowóz stojący pośrodku lasu. Co za szczęśliwy zbieg okoliczności. No ale szczęście nie trzyma się jej długo, bo pan policjant na drodze widzi ciało jednego z braci. Policjantem będąc, musi sprawdzić, czy człowiek żyje. Niestety, Zosia zostaje zamknięta w tyle samochodu, a policjant... W tej sytuacji Zosia robi w zasadzie jedyną logiczną rzecz. Większość postaci w horrorze pewnie uparcie starałaby się otworzyć drzwi, ale dwie ostatnie szare komórki naszej Final Girl przekonują ją, by zaczęła kopać w szybę, która na szczęście pęka i pozwala jej wydostać się. I tutaj mały problem. Zosia od razu wsiada do samochodu, co jest decyzją dobrą. Mając środek transportu, lepiej z niego skorzystać, zwłaszcza, że ryzyko było minimalne. Bliźniak był wystarczająco daleko, a gdyby był zbyt blisko, dalej mogła użyć drzwi po prawej stronie. Co jest problemem, to że nie sprawdziła, czy kluczyki są w stacyjce. Gdyby ich nie było, naraziłaby się na spore niebezpieczeństwo. Samochód na początku nie chce odpalić. Dla tych, co w życiu samochodu nie widzieli, odpalamy przytrzymując sprzęgło, czyli pedał po samej lewej i przekręcamy zapłon. Żeby wystartować jak najszybciej, dodajcie dużo gazu, pedał po prawej i powoli popuszczajcie sprzęgło. W ten sposób auto wam nie zgaśnie, a wy ujdziecie z życiem. Wracając do Zosi, udaje się jej wreszcie odpalić radiowóz i ostatecznym fuck you przejeżdża zmutowanego grubasa. Film się kończy, Zosia przeżyła, szczęśliwe zakończenie. Tylko że nie. Okazuje się, że obaj bracia żyją. A nie żyliby, gdyby spełniona została zasada dekapitacji. Ale to już nie jest nasz problem. Podsumowując, kto zginął, a kto przeżył, kogo dało się uratować, kto był skazany na porażkę, a jakie bestie mogliśmy zabić w trakcie. Cała sprawa nie wydarzyłaby się, gdyby matka zamordowała swoje dzieci, gdy te opanował glut z kosmosu. Gdyby listonosz zostawił listy pod drzwiami i ocaliłby swoje nogi. Gdyby każda postać, oprócz Julka, nie była głuchym kretynem, który pcha się tam, gdzie nie trzeba, przeżyłby każdy z nich. Gdyby moja strategia z bazą na dachu dziadka została wykorzystana, Bartek dalej by żył. Gdyby Zosia odcięła głowę bliźniakom, ci nie męczyliby już nikogo, przynajmniej na tym świecie. No więc, czy zgadzacie się z moimi sposobami? Czy macie lepszy pomysł, jak pokonać kosmicznych bliźniaków? Powiedzcie mi o tym w sekcji komentarzy i nie zapomnijcie o łapce i subie. Z mojej strony to już wszystko, nazywam się Inkwizytor, bywajcie w zdrowiu.